Planuje siły powietrza w czasie stałej gotowości wojny. Dowódca 3 skrzydła, pułkownik Rzekowski. Panie ministrze, dowódca 33 bazy, pułkownik Usiarczyk. Dobra, panie ministrze. Gorąco, ale to jest chyba cena, którą muszą zapłacić ci piloci, którzy obsługują tego typu maszyny za bycie w pewnym sensie elitą polskiego lotnictwa. Bardzo jest.
smak jest taki jak baton, chociaż służy baton z tym mało słodki. W tratwie, znaczy w kamizelce, tak, tutaj są 4 porcje wody. W tratwie znajduje się podstawowe wyposażenie sygnałowe, flary z warunkiem dziennym i nocnym oraz naboje sygnałowe do kształtu koloru czerwonego, gwizdek, kompas, latarka stroboskopowa. Do poświetlania samolotu w nocy, raczej wysyłania sygnałów z pozycji. Kamuflaż, farba, maskowanie. Z znaku powietrznego pilot, gdyby czasem zahaczył na wysokim drzewie, ma możliwość opuszczenia się na specjalnej linie, która jest spadochronna. Z wysokiego drzewa ma możliwość bezpiecznego opuszczenia się na ziemię. Szanowni Państwo, Panie Ministrze, Panie Ambasadorze, statuetkę pamiątkową o dowódcy sił powietrznych. Pierwsza wędruje do rąk Pana Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka. Kolejna dla Pana Ambasadora Filipa Einsteina, His Excellence Filip Einstein. Zastępca szefa Sztabu Generalnego, Pan Generał Broni Mieczysław Kocuk. Wojska trzeciego skrzydła pragnę serdecznie podziękować Panu Ministrowi, pożyczyć wszystkiego najlepszego, wytrwałości w dążeniu do stworzenia nowoczesnych sił zbrojnych i na pamiątkę tego wydarzenia proszę przyjąć od nas skromny prezent z aktualnym zdjęciem samolotu C-130 tutaj przed godziny. Tak. Również pragnę podziękować dowódcy, który nas wspiera i proces to jest Panie Generale, przede wszystkim Pana zasługa. Dziękujemy bardzo. Co to będzie, jak to się